chciałbym poprosić pana burmistrza o to, żeby pan burmistrz i pani skarbnik powtórzyli to, co powiedzieli na komisji w sprawie realizacji tej uchwały, czyli po co tak naprawdę my tę uchwałę podejmujemy i jak będzie z realizacją tej uchwały, czyli z zaciąganiem tego kredytu. Bo to jest, myślę, dosyć istotna informacja również dlatego, że siedzą tutaj dosyć liczni mieszkańcy, którzy być może powinni wiedzieć, jak to jest z zaciąganiem kolejnego kredytu i jak to technicznie będzie wyglądało. Odpowiem na pytanie, co pan radny Chojan poprosił. Proszę państwa, bierzemy kredyt, który jest zapisany w ustawie budżetowej, czyli uchwalony przez Radę Miejską po to, że następne wybory odbywają się 16 listopada, a rok się kończy dopiero 31 grudnia. I między październikiem a grudniem może się zdarzyć tak, że nie będzie żadnej sesji. Jeżeli pieniądze nie będą potrzebne, to ich po prostu nie spożytkujemy. Tyle będziemy brać z banku, ile będzie potrzeba. A jeszcze mamy przecież, muszą do nas wrócić pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na z tych inwestycji, które po prostu teraz realizujemy. A jeżeli się zdarzy coś, że te pieniądze nie przejdą w tym roku, będziemy musieli, my musimy ze swoich zapłacić, a zwrot dostaniemy dopiero w przyszłym, możemy dostać w przyszłym roku. Chciałbym się wypowiadać aż tak mocno, ponieważ oczywiście, jak tak się określa, opozycja nazwana, czy nazwana przeze mnie, nie wiem, wyznaczeni, no, zastępca burmistrza wyznaczony przez burmistrza do opozycji, o, dobrze, niech tak będzie, były zastępca burmistrza, dobrze, ale proszę państwa, uderzmy się wszyscy w pierś i powiedzmy sobie jedno, kto buduje i nie bierze kredytu i go nie spłaca. Powiedzmy sobie, kto nie bierze kredytu, czy jak budowaliśmy obwodnicę, czy wiele innych inwestycji, gdybyśmy nie brali kredytu, byśmy mogli stanąć i wpisać ośrodki z Unii Europejskiej? Już dzisiaj nikt nie pamięta, jak tabuny samochodów przechodziły przez ulicę Nową, Rzymały, Kółkowską i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj z sympatią i z wdzięcznością przyjmuję telefony od mieszkańców tych ulic i mówią: panie burmistrzu, nareszcie możemy spać. Pełno jest informacji w internecie o kosmicznych zarobkach przy okazji tego zadłużenia, też rodzinnych urzędników. Co mamy my na przykład, który pan tak śmiało nazywa opozycją, powiedzieć w sytuacjach, kiedy ludzie mówią: słuchajcie, taka jest sytuacja w Grodzisku, jaka jest. Widać ją na ulicach, puste ulice, puste sklepy, wszystko. Bezrobocie. I proszę państwa, ktoś mówi, a gdzieś urzędnicy potrafią nawet ćwierć miliona zarobić. Czy około. Co mamy my powiedzieć? Ja wtedy mówię: proszę do pana burmistrza w poniedziałek przyjść i spytajcie się, jak to jest możliwe, bo ja nie wiem. Ale panie burmistrzu, takie pytania zadają nam wszystkim razem. Zadają również panu. Niech pan nie mówi o 5 milionie, a przecież człowieku. Proszę państwa, zastanów się, co ty mówi. Przystępujemy do głosowania. Zastanów się, kto jest za przyjęciem uchwały nr 46/312 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciwny? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Proszę państwa, dlaczego tak się boimy? Dlaczego o tym zadłużeniu tak mówi? Bo kiedy 10 lat temu pan burmistrz obejmował swoje stanowisko, to mieliśmy około miliona złotych długów. Na koniec tego poprzedniego roku, w grudniu 2013 roku, było, proszę państwa, ponad 27 milionów długów. To jest, proszę państwa, ile procent więcej? 2700. Proszę państwa, to jest mistrzostwo świata. I stąd, panie burmistrzu, nasza obawa i obawa przy kolejnych właśnie zaciąganych kredytach. Bo gdzieś w tle jest ten słynny wiatrak, o którym pan nie powiedział, a potem wyciągał pan pieniądze. Jest wiele inwestycji,
do których mamy wiele wątpliwości, czy one naprawdę musiały tyle kosztować. Myślę, że proszę Państwa, powinniśmy z rozwagą mówić o tym zadłużeniu. Z rozwagą. A przypomnijmy sobie, że w tej Radzie jesteśmy wspólnie, 12 lat. I jest strona, która wykonuje, stara się wykonywać i daje projekty, a jest strona, która za każdym razem neguje, obojętnie co by to było, chyba, że jest coś zrobione po myśli i drugiej strony, jak na przykład remont muzeum, czy tak dalej, czy wszystkie inne rzeczy, a tak to po prostu jest zawsze negacja. Ciemny grozi, zimny grozi, bezrobocie, a my wiemy, że mamy większe bity, że przedsiębiorcy narzekają, że nie ma pracowników do pracy. I tak, grodziste dochody na jednego mieszkańca 2668, Nowytomość 2770, Kościan 2970 zł. To jest jeden fakt i drugi fakt, po raz kolejny odwołam się, lista najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, też ranking pisma Wspólnota i Grodzisk z procentem 50,61 na 50. miejscu w kraju, licząc od góry. Dziękuję bardzo. Nie pani przewodnicząca, ale uzupełnię pani tam te dane na mogę to mailem przesłać do wielu razy. To nie jest czwarte miejsce. To wcale nie jest tak wysoko.